i przed nami wyścig piąty, a jeszcze wrócę na moment do poprzedniego. W czwartym Ryan Sullivan uzyskał najlepszy czas do tej pory tego meczu, 60,6. Przypomnę, rekord toru należy do Rickardsona. Dwa lata temu ustanowił go Szwed i wynosi on 59,3. A w wyścigu piątym zobaczymy na tole Grega Hancocka. On pojedzie w kasku żółtym, w białym kasku Sławomir Drabik, a para toruńska to Matej Zagar w kasku niebieskim i Robert Kościecha w kasku czerwonym. No, ciekawi jesteśmy postawy Zagara, czy również i w drugim swoim starcie pojedzie tak słabo. W pierwszym Matej przyjechał na ostatniej pozycji. Szybki jest dzisiaj Robert Kościecha. Zobaczymy, może napsuje trochę krwi Hancockowi. Kościecha w kasku czerwonym, ale znakomity start znowu Grega Hancocka. Matej Zagar przed Drabikiem, Kościecha na drugiej pozycji. O, czyżby znowu miał być remis w biegu? Matej Zagar teraz bardzo blisko Roberta Kościechy. Chyba coś tam przełożył zębatki w swoim motocyklu, bo wydaje się być nieco szybszy niż w tym pierwszym podejściu do meczu dzisiaj. Niepotrzebnie chyba tylko walczy z Robertem Kościechą, przeszkadzając mu też mocno, bo przecież i tak punkt bonusowy by miał. A Greg Hancock pewnie znowu na pierwszym miejscu na mecie. Zagar drugi, trzeci Kościecha, czwarty Drabik. No chyba Robert Kościecha ma trochę pretensje do Słoweńca. Machnął ręką. Wydaje mi się, że są to pretensje jak najbardziej uzasadnione i Słoweniec coś tam w parkingu od Roberta usłyszy. 3-3 w tym piątym wyścigu i nadal remis w meczu 15-15.